Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja. Dzisiaj nie będziecie mi wiedzieć, ale z tej strony ja, Eliasz. Dzisiaj chciałbym wam pokazać moje dzieciństwo w zasadzie. Może nie, źle to brzmi, ale pokażę wam coś, co się zbierało, gdy byłem jeszcze w podstawówce, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kurczę, to było bardzo dawno temu. Otóż może niektórzy z was będą kojarzyć coś takiego. Trochę ciężko mam, bo trochę dziwnie ustawiłem ten telefon i nie wiem, czy wszystko będzie widać. Ale z tego co patrzę, to widać. Otóż zobaczymy taki mały przegląd czegoś takiego. To kiedyś dostawało się takie albumy. One bodajże były za free? A naklejki się zbierało i te naklejki wam dzisiaj przedstawię. I jak widać, to nie jest żadna reklama. Po prostu to się zbierało w Chocapic. Chipikao, dobra, nieważne. Czyli w Chipikao się zbierało. O, nawet się rymuje. Jak widzicie, nie było to w ogóle przetłumaczone. Było sobie tak, o, dobra, więc zobaczymy jak to wygląda. I tak naprawdę to było czasy bardzo, bardzo dawne. Znaczy tu nie ma z którego to jest roku. No ale to jak ja byłem w podstawówce. Także to jest Naruto pierwsze. I zobaczcie, tak to wyglądało. Chociażby to. Macie pierwsze z Naruto. I nie miałem jednej naklejki. Druga to była Naruto jakiś taki Maruda. I trzeci to był Naruto zarozumiałe. Dziwnie tak to opowiadać, ale w każdym razie te naklejki były w ten sposób, że one miały chyba na odwrocie numerek. I tutaj różne numerki odpowiadały różnym postaciom. W przypadku tym pierwszy był Naruto, drugi też był Naruto. Zobaczcie, macie, o, tutaj jak walka z Nejim. To w ogóle chyba była ciekawa sprawa, zobaczcie. Bo z tego co mi się zdaje, to co tutaj jest na tej stronie, przynajmniej nie pamiętam tego. Tego też nie, no bo to jest po prostu śmieszne i dla dzieci, tak? Tego też nie pamiętam. Aczkolwiek to oraz to, to były chyba wtedy rzeczy, których nie było w, na tym całym Jetixie i tak dalej. Rozumiecie? Bo to wszystko no, nie było przetłumaczone, jak wam mówiłem. I w zasadzie tylko tak u nas w Polsce było. A w Polsce na Jetixie nie było, nie doszliśmy nigdy wtedy, bodajże tak mi się zdaje, nie było tego przetłumaczonego na lektorze, gdy Naruto walczył z Nejim. Także to jest ciekawe, że występowały takie rzeczy, ale dla nas to było, co to jest, tak? No ale dobra, przechodźmy dalej. Następny jest Kakashi. Ej, myślałem, że będzie Sasuke albo Sakura. Więc mamy Kakashiego, tak wygląda jego, nie wiem, strona startowa. I mieliśmy jednego Kakashiego z kunajkiem, do kogoś celował. Nie pamiętam, to było bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj mamy znowu trochę Kakashiego, jak Naruto się kłócił z Kakashim. Następnie jak Kakashi wiecznie się spóźniał, to pamiętam. Oraz to co w sumie jest jedna klatka, a tu jest druga klatka, zaraz potem chyba w anime było. Także no to po prostu czekali na niego z misją, z tego co pamiętam. Następny mamy, że 36 fantastycznych naklejek, tak? I to w ogóle z Chipikao i tyle pokazane. Ta druga chyba jest bardziej rozbudowana. Później mamy Sakurę. No niestety widzicie taki pech, że się trafiało na Sakurę i mamy jej wszystkie naklejki na pierwszej. Znaczy na pierwszej stronie, bo chyba będzie jeszcze druga i trzecia. Także mamy tutaj Sakurę, tutaj chyba podczas jakiejś misji z tego co pamiętam, bodajże nawet kota gonili. No i tutaj, bo nie widzicie tego, to jest po prostu jakiś tam ilustracja. Tutaj macie Sakurę, gdzie chyba podczas misji tego kota szukali, czy coś takiego. A tutaj Sakurwa niby ładna. Dobra, tutaj mamy jak walczyła z Ino. I to jest chyba walka na tym egzaminie już. Tak mi się zdaje. Tutaj dwóch brakowało, ale to nic. Tutaj mamy w zasadzie pokazany to jak się trzymali jeszcze z Kabuto, gdy nie wiedzieli kim jest Kabuto. No i tu mamy też chyba przed jakimś egzaminem. Także tyle z naklejek. Ciekawi mnie, czy ktoś jeszcze to ma i ma całe uzbierane. Ja wtedy nie miałem jakby funduszy na to, żeby cały czas to kupować. To chyba było w walce z Zabuzą. No w ogóle Sasuke macie tutaj. Sasuke macie tutaj, młodzieniec Sasuke. On walczył tutaj z Zabuzą bodajże, z tym shurikenem, gdzie rzucał go i później sam się na niego zmienił.
Widzicie, przypomina mi się rzeczy, których dawno nie oglądałem. Mamy tak, tutaj w lesie. W lesie mamy Saskę. Tam, gdzie pierwszy raz pieczęci użył. Tutaj jest pod wodą. Nie kojarzę, tutaj tej naklejki nie mam. Później mamy Orochimaru w jakiejś tam innej postaci. Tutaj na egzaminie, a bo nie wiem czy widzieliście tego Orochimaru, mówię niezbyt dobrze, mam ustawioną kamerę. Tutaj mam się z Orochimaru, tutaj macie jak walczył z tym gościem, co czakrę bodajże kradł. I tu jak walczył z Lee. A no tak, że widzicie? Tutaj jak walczył z Lee. Także tak to wygląda. I to jest tak naprawdę tyle w tej jednej. Także ta była jakby taka mniejsza, nawet widać jakaś taka mniejsza w porównaniu do tej. Macie tą, a tą. To jest jakaś jedna czwarta większa, nie? Dobra, więc to sobie odkładamy na bok na razie. No i mamy coś takiego. I tutaj już możecie się spodziewać, że będzie więcej postaci. Ale to też jest z pierwszego Naruto. Wow, i tu jest bieda. Zobaczcie, Naruto. To jest Naruto. To jest księga Naruto, że tak powiem. Nie mam żadnej naklejki, kompletnie żadnej, więc nie mam co wam przedstawić. Jeśli ktoś ma, to prześlijcie mi. Nie no, żartuję, konkretnie. Sasuke. Tutaj też bieda. Nie wiem, czy ja to odklejałem, bo to wygląda jakby było odklejone. Nie, mam jedną. Mam jedną nawet podwójnie, a nie, źle naklejona. No, także to jest chyba to samo, że jak zwalczył z Zabuzą. Czy to nie jest to samo zdjęcie? Saska? Gdzie on jest? Czekajcie. Zobaczcie. No to się nie wysilili. No się nie wysilili. Tylko, że to jest czarno-białe, a to jest kolorowe. Aż mi się przypomniało to, jak się specjalnie kupowało to Chibikao. Tylko po to, żeby naklejki zdobyć. Następnie mamy Sakurwę i tutaj też. Wygląda jakby było odklejone, nie? Być może ja to miałem, ale odkleiłem z jakiegoś powodu. Mamy tutaj Sakurwę. Tutaj coś kojarzę. To też chyba było coś z egzaminami, z tymi zwojami. Mam tutaj po tej stronie jedną. I po tej stronie mam znowu jakąś dziwną Sakurę, której w anime pewnie nie uświadczyliśmy, tylko zrobiona była pod samo pod samą tą książeczkę. Lecimy na kolejną stronę. I tu mamy tak, Kakashiego. I mam 0. Nie wiem dlaczego to jest tak wybrakowane. Być może nie kupowałem wtedy. To samo, 52 fantastycznych naklejek. Także super. Tu mamy skład 7. I to jest akurat fajne, bo macie tak. No nie jest przetłumaczone, więc macie Team 7. Nie wiem czemu skład. Chyba team zawsze było mówione. Więc macie drużynę 7 i tak. I jest podpisane, że tutaj powinien być Kakashi. Tutaj powinien być Naruto, tutaj powinna być Sakurwa i tutaj mamy Sasuke, tak? Czy to akurat fajne, możecie pozbierać sobie po składach, nawet mogliście nauczyć się numerków dzięki temu. Ja nie pamiętam, chociaż zobaczcie jaki bezsens. Tutaj macie teraz Gaia, bo to jest trochę inaczej uformowane. Macie Gaia i tutaj z nim, tak? Tutaj podczas egzaminu. I tutaj macie już nie numerek, tylko skład Gaia. Po prostu skład Gaia, tak? Macie Gaia, macie Lee. Macie ten i nie macie Nadziego, bo on nie żyje. Czy wtedy jeszcze żył? Dobre, macie tak. Skład 8. O, i tutaj jest gitara, mam wszystkich. Mam Kurenai, mam Shino, mam Hinate i mam Kibla. Tak samo prawie z teamem 10. Jest Asuma, brakuje mi Shikamaru. Mam Ino i mam Chojiego. Także spoko. To po prostu są takie ich awatary po tej stronie. O, i na przykład Sound, myślałem, że sound. Jak dźwięk, wiecie, nie? Jest Baki, jest Gara, jest Temari i jest Kankuro. Nawet można było się kiedyś z tego nauczyć imion ich. I tutaj mamy jakby taką, nie wiem, ważniejsze funkcje. Trzeci Hokage. Nie mam go. Rakisu. No Ebisu, niestety. Anko, której nie mam, i Iruka. Czy takie główniejsze postacie. Główne postacie poboczne, można tak nazwać. O, i to jest taki Naruto, który pokazuje Jezora. Ja kiedyś to próbowałem przerysować, to też chciałem przerysować. Może nawet gdzieś bym znalazł te rysunki. Rysunki, źle to brzmi. No i tak to się przedstawiało. Fajna opcja. Myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego powstało, to od razu bym wyłożył pieniądz. Au!
Chyba trochę za mocno przywaliłem w to biurko, że mi telefon spadł. Gratuluję użytkowniku. Ale nie, gdyby teraz wyszło coś takiego, to od razu bym włożył mamonę i bym zebrał wszystko. Tak po prostu dla samej kolekcjonerki. Dobra, zastanawiam się, czy ktoś to pamięta, czy ktoś to ma i jak macie, to dawajcie, nie wiem. Powiedzcie, co mieliście, czy mieliście wszystko? No bo ja wtedy w tamtym czasie wszyscy to zbierali i nikt się nie dzielił ze sobą, bo nie kupowało się aż tyle rogalików, na szczęście, w moim przypadku przynajmniej. Więc to chyba dobrze świadczy, że nie jadłem tego zbyt wiele. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Taki odcinek wspominający pierwsze Naruto w zasadzie, dzięki tym naklejkom, bo przy okazji je znalazłem gdzieś tam. Także myślę, że całkiem spoko. Trzymajcie się, na razie, cześć!